Właśnie, a czym się w ogóle zajmujecie na co dzień? Bo Michał, chłopaki się jeszcze uczą. No, jeszcze tak. Piszemy pracę magisterską. Piszemy pracę licencjacką. Uczę się tu w Białej na angielskim. Michał skończył angielski. No to tyle ode mnie. Michał, co A Michał co robi? Ja studiuję na UMCS-ie w Lublinie. Teologię. Administrację. Mateusz studiuje w Siedlcach. A animację kultury. Będzie nas animował. A Michał, ty uczysz w A szkole. ja uczę. Uczysz w szkole. Uczę. Fajnie jest uczyć? Właśnie, tak. Znaczy, zależy. Wolałbym w Białej, dlatego zwracam się tutaj do wszystkich dyrektorów wszystkich placówek oświatowych w Białej. Jeśli chcą takiego fajnego nauczyciela angielskiego, to proszę się do mnie zgłosić. Numer tutaj się pojawi, zaraz. Ciach. Jeśli, że to pójdzie. Myślę, ej, ale może zobaczą, ha? Trzeba się jakoś promować. O co was jeszcze chciałem spytać? O, porozmawiajmy o białej scenie muzycznej. Biała Podlaska jest, no, dosyć sporym miastem, nie? Jednak tutaj w okręgu. 62 tysiące. Jak stoi białaska scena muzyczna według was? Chyba się rozwija prężnie, ale w Białej to jest taki problem, że właściwie nie ma gdzie zagrać. Nie ma No to jest takich, największy problem. takiej możliwości, nie ma jakiegoś takiego klubu, gdzie można się pokazać, albo gdzie można po prostu zaprosić jakiś większy zespół i zagrać obok niego. Była muzyczna apteka, tam średnio wychodziło, ale przynajmniej było gdzie grać. Była Kandelabra, jest też zamknięta. We fregacie. We fregacie. Wiadomo, jak jak jest to we we fregacie? fregacie. Graliśmy tam, jak sobie organizowaliśmy nagłośnienie, to było całkiem znośnie, ale mało ludzi przychodziło, ponieważ to jest na uboczu. Do tego wyszło jeszcze, że pogoda była nie bardzo i nasz koncert tak średnio wypalił. Ogólnie, no w Białej nie ma gdzie grać, nie ma dobrego miejsca. Jest mok, ale w moku to wiadomo, jak to wychodzi. Jest fatalna akustyka, nagłośnienie jest dosyć, naprawdę mocno średnie. No i ogólnie podejście takie Chęci jest jest, mało. chęci jest mało w moku, żeby zrobić dobry koncert. Żeby zrobić koncert, oczywiście są. Natomiast żeby to wyszło wszystko fajnie i dobrze, to tak raczej nie bardzo. Ostatnio graliście w Siedlcach? A propos Moko, ostatnio mnie nie wpuścili na wasz koncert. No, mamy już tylu fanów, że niestety no, limity są przekraczane i my tego nie przeskoczymy, to jest zarządzone z góry. Najwyżej do nich już więcej nie zagram. Ale jesteś zły. Ale jestem zły. Ostatnio graliście w Siedlcach, tak? Tak, graliśmy w Siedlcach z zespołem Podoba Mi się, który aktualnie występuje w, przynajmniej tak jak Must Be The Music, w takie ploteczki są, między sobą gadamy i oni powiedzieli, że będą występowali w Must Be The Music, dlatego jeśli byś chciał, Piotrku, na kogoś zagłosować, to możesz zagłosować na nich. Oni są bardzo fajnym zespołem, nie dam ci nic powiedzieć teraz, bo jak mam mikrofon, to pewnie to muszę go wykorzystać. No i oni są bardzo fajnym zespołem, z nimi graliśmy, zaprosili nas, bo oni dostali akurat stypendium miasta, prezydenta miasta Siedlec i wydali za te pieniążki płytkę sobie, taką fajną multimedialną z teledyskiem, z profesjonalnym teledyskiem oczywiście, i z muzyką. I zaprosili, mieli koncert premierowy tego krążka i nas zaprosili. My jako saporcik zagraliśmy. Było bardzo fajnie, bo było bardzo fajne nagłośnienie. Tam też nas nie wpuścili, bo już było za dużo ludzi. Tak, mimo tego, że to było w poniedziałek, to sporo ludzi przyszło. Tam chyba 300 osób mieli wpuścić. Z tego co pamiętam, no potem bo nie wpuszczali. A propos, podoba mi się, nie wiem czy wiecie, ale grałem z Albertem, basistą w kapeli. W jakiej? My nie mieliśmy nazwy, mieliśmy w sumie dwie próby, może. A gdzie, w Siedlcach? W Siedlcach, w Siedlcach. To ja wiem. To co mówiłeś co kiedyś, tak? graliście? Metalcora. Wszyscy lubią metalcora. Wszyscy robią metalcora. Słuchajcie, a zespoły z Białej? Jest kilka fajnych, ciekawych, które możemy polecić. Na przykład Frostbite, który od wielu lat gra na wysokim poziomie, naprawdę fajnie grają. Młodziutki zespół Spooky One, który gra bardzo przyjemnie i bardzo prężnie się rozwija. Bardzo chciałem zrobić ten wywiad ze Spooky One, ale mi się nie udało. Chłopaki się chyba przestraszyli. No a kto jeszcze? Jeszcze jest wiadomo Boruta, która też została bardzo dobrze przyjęta na białoruskiej scenie i idzie w dobrym kierunku. Teraz bardzo dobrze. W ogóle słyszałem, że grasz w Borucie. No, dostałem propozycję, właściwie się wkręciłem pod nieobecność Pakosa.
udało mi się wkręcić na gitarę, jest mi z tym bardzo dobrze i bardzo się cieszę. No, kto jeszcze gra w Białej? W Białej jest jeszcze rejestr wariatów, wspominany już. Chyba w okolicach Białej jest Illuminati, taki zespół, już oni parę lat grają. Starsi panowie. No już tacy panowie, z brzuszkami. Jeszcze jest zespół Nimb. I są jeszcze dużo takich kapel garażowych, które niestety pewnie się nie ujawniają, bo nie mają gdzie grać. Heavy Rain, o! Co? Tak, to jest ulubiony zespół pana, który organizuje koncerty, pana Tomka. Ej, pan Tomek w ogóle mówił, że Bruto jest jego ulubionym zespołem. To może już... Albo może was jeszcze wtedy nie słyszał, jak mówił. Mówił to pewnie przed koncertem. No i tak. On w ogóle jest na mnie teraz obrażany. Za co? Po tym zajściu, kiedy nie chcieli mnie wpuścić na wasz koncert. Bo ty się tam wdajesz w bójkę. To nie była bójka. Czemu? Ale ja tak słyszałem. Jakie chodzą plotki na Facebooku. Ten, a macie profil na Facebooku? Możecie powiedzieć ludziom, żeby lubię to. Mamy fanpage'a, 206 fanów, 206 fanów, także zapraszamy. Plagiat przez Y i już się wyświetli pewnie, że 10 twoich znajomych to lubi. To zazwyczaj lubią nas tylko znajomi znajomych. Bo na razie nigdzie nie dotarliśmy dalej, chociaż się staramy cały czas. A w ogóle, czy zespół w Polsce bez wydawcy to jest zespół undergroundowy, czy jednak można się samemu wydać i jakoś sobie radzić? Co o tym wszystkim myślicie? Wydać tak, żeby sprzedawać swoje płyty, to raczej jest ciężko. Natomiast wydać, załóżmy, w nakładzie 1000 płyt płytkę, to nie jest jakiś straszny problem. Po prostu trzeba na to odłożyć pieniądze, bądź znaleźć sponsora. I idzie to zrobić samemu. Natomiast sprzedawać to po prostu za jakąś tam kasę, to trzeba mieć co zainwestować i mieć dystrybutora, ludzi, którzy by się tym zajęli. Generalnie się sprzedaje płyty na koncertach. Wy sprzedawaliście płyty na koncertach? Nie, my jeszcze nie wydaliśmy płyty w formie fizycznej, natomiast mamy nadzieję, że to się uda. Już mamy tam mniej więcej... Michał mi coś tutaj stęka, no. To się odwleka nam trochę, ale jeśli chodzi o tą dystrybucję, to raczej nie ma szans, żeby... Możemy sprzedawać na koncertach albo przez internet, bo żeby się wkręcić do jakichś sklepów, sieci sklepów, trzeba mieć pieniążki i znajomości. Lubię to. To znaczy mnie. Chcę twoją wypowiedź. Będziesz mógł sobie potem wyciąć i dać jako dzwonek w telefonie. Super. Dobra, wróćmy do tych białskich zespołów. No, jest ich trochę. Niektóre grają, niektóre nie, ale słuchajcie, to jest dosyć ciekawa sytuacja, bo zapomnieliście o Tubasie Składowskim. Ja nie słyszałem jeszcze tego zespołu na żywo, ale widziałem na YouTubie ich tam nagrania, także fajnie, fajnie. Tubas Składowski jest nowym projektem ludzi z Coffee Sound. A właśnie, Coffee Sound był fajnym projektem. Jeżeli to jest coś w tym stylu, to muszę zobaczyć. I polubić to muszę. Przed plagiatem graliście jeszcze w jakichś zespołach? Nie, ja nie grałem nigdzie. Ja pogrywałem ze znajomymi, ale zespołem tego nazwać nie można. Ze znajomymi tak razem graliśmy na studniówce w Stoszicu. A ty to po weselach grasz? Ja to gram po weselach razem z Mateuszem. Znaczy, ja z perkusistą grałem, tak można powiedzieć, że jakieś tam coś swojego próbowaliśmy robić, ale średnio to wychodziło. Potem zaczęliśmy grać w plagiacie. A ty to chyba grałeś w każdej kapeli z Białej, nie? No ja grałem chyba w każdej, no może nie w każdej, ale w sporu. W Heavy Rain nie grałem, nie moja działka. Ale dobra, może nie będziemy o tym rozmawiać, bo to jest wywiad raczej o plagiacie. No mów, gdzie grałeś jeszcze. To grałem w plagiacie trochę i jeszcze gram, jak mnie nie wyrzucą chłopaki. Grałem w
plagiacie już mówiłem, że grałem. We Frostbite, grałem w Borucie, z sobą Piotrek. Grałem jeszcze w Property of Revolution, kiedy chłopaki jeszcze byli bardzo młodzi. Nie wiem, czy już wtedy grali, to było rok 2003, może 2003. No i mieliśmy jeszcze kilka tak kapot garażowych, bo mam swój garaż i wszyscy chcieli być ze mną w kapeli, bo miałem swój garaż, można było przyjść, wstawić sprzęt i pograć. Dlatego byłem w tylu kapelach. A poza tym, we Frostbite'ach to byłeś DJ-em. Byłem. Byłem. Było miło, ale się skończyło. Dobra, chcesz coś jeszcze powiedzieć na koniec? Ja pozdrawiam wszystkich kumatych. Nie jestem z SLD, tylko Legia Warszawa. Zaproszcie na MySpace. Zapraszamy na MySpace. Na stronkę naszą. www.plagiat.pl. Dostępne jest, pisane przez Y oczywiście. Można posłuchać, można ściągnąć, można obejrzeć zdjęcia, nagrania, można do nas napisać, porozmawiać. Grać, ty to szczególnie. Grać jakiś koncert teraz w Białej? No na razie to zamykamy się tutaj, ćwiczymy. Myślę, że najwcześniej koncerty to okolice maja, Juvenalia może. A ta wizja, nie wiem, w plagiatu z tymi, z tą sekcją Dento, to będzie jakaś nowa muzyka, czy to po prostu będzie podaranżowane pod to, co jest? Będziemy właśnie aranżować kawałki pod sekcję Dento, ale część utworów zrobimy całkiem od początku. Część utworów, tak jak Michał powiedział, starych, no niektóre zostaną po prostu dograne dęciaki, niektóre się trochę przerobi, natomiast nowe numery, no to wiadomo, od razu z dęciakami, wiadomo co, gdzie i jak i tak chcemy do tego podejść trochę bardziej profesjonalnie. To nie będzie jakaś rewolucja w muzyce plagiatu, tylko po prostu jako dodatek, nie? Czy to będzie jakaś, no nie wiem... Trochę bardziej teraz softowo będziecie grali? Myślę, że będziemy grali bardziej skocznie, na pewno. A słyszałeś kiedyś zespół z dęciakami na żywo? Jasne. Jaki? Czekaj, co to było? W Siedlcach byłem. Ale była jakaś. Była. I poczułeś różnicę, jak są dęciaki? Jasne, jest grubo. No właśnie, jest taki... Jak na przykład, to się nazywa glissando, tak? My gramy, gramy ostrzej na gitarach. Jak oni grają glissando, jest naprawdę taka jak tutaj na tej salce. To jest taka siła jest. Siła! Jest siła, naprawdę. To dużo dają takie trąbki, nawet do aranżowania jakiegoś dwóch dźwięków. Dodanie do numeru jest naprawdę, zupełnie zmienia numer. Dobra, dzięki chłopaki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.